Izabela Izdebska. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Izabela Izdebska. Mój szef z pewnością chciałby usłyszeć ode mnie, że to jest oznaka lenistwa, nieróbstwa, najgorszych możliwych cech. Dlaczego? Bo tak się składa, że jakiś miesiąc temu cała moja firma przeprowadzała się. Co prawda o dwie ulice, ale do zupełnie nowego budynku. Pięknego, czystego, ładnego. Weszliśmy, czyste biurka, puste, piękne, czyste ściany, bez żadnych poprzypinanych karteczek, plakatów i różnych niepotrzebnych bzdetów. No dobrze, rozpakowaliśmy się, stwierdziliśmy, że trochę się tak obco czujemy. No dobrze, no to następnego dnia już był oczywiście standardowy stos gazet, bo nie wspomniałam, pracuję w gazecie, tak się składa. Jeszcze następnego dnia kolega już przyniósł swoją słynną tabliczkę "Bezpieczeństwo w miejscu pracy to podstawowa zasada", taką z PRL-u, wziętą z nie wiadomo z jakiej budowy. Przyczepił. Następnego dnia przyszedł do nas pan dyrektor, który dba o nasze finansowe sprawy, trochę nasz wizerunek. Rozejrzał się, spojrzał na te stosy papierów, na te kubeczki, na te resztki jedzenia. Westchnął i stwierdził: Boże, was to chyba już nic nie zmieni. Ale to nic. My czujemy się tam dobrze, nam się tak najlepiej pracuje. My uwielbiamy odsuwać te wszystkie graty, wyciągać klawiaturę, tak żeby była w miarę dostępna. I wtedy właśnie czujemy wenę, kiedy wokół nas jest tyle rzeczy, które mogłyby nas rozproszyć, ale jednak dajemy sobie radę. Dziękuję.